chciałem wam dzisiaj pokazać nowego Caymana z GPS-em, znaczy nowego, tego samego, tylko nie z nową aplikacją, ale z nowym oprogramowaniem. Zostało wgrane nowe oprogramowanie, ze względu na to, że silnik przy funkcji kotwicy zachowywał się tak, że byliśmy ostatnio na zawodach, to mało nas nie pozrzucał z łódek. Wydaje mi się, że przed nowym upgrade'em aplikacji, który był w listopadzie, było jeszcze lepiej niż teraz po. No ale teraz dostał importer komputer, wszystkie silniki, które były sprzedane, będą musiały wrócić do serwisu i teraz oprogramowanie będzie wgrane. Chciałem wam pokazać, jak to teraz działa. No i działa teraz tak, jak powinno. Także mamy tutaj tego GPS-a. Wrzuciłem tutaj butelkę, żeby można było sobie popatrzeć. Trochę teraz wieje, nie wiem, czy mnie znowu będzie dobrze słychać, ale w każdym bądź razie robię taki szybki test. Ci, którzy mają ten silnik, będą wiedzieli, że to jest to, czego temu silnikowi brakowało, czyli ta funkcja kotwicy jest już na 100% działająca. Zmienili, trzeba każdy silnik rozkręcić, wgrać do głowy silnika. Tutaj nowe oprogramowanie, to też jest zdejmowane i tam też jest oprogramowanie zmieniane. Więc tutaj ja sobie stoję, tutaj buteleczka pływa. Także widać, że trzyma ten punkt. Wieje trochę, zrzuca mnie cały czas, ale punkcik trzyma. Zobaczymy, jak on będzie chodził. No przy wietrze on będzie cały czas pracował, tak? No bo zejście z kursu jest non-stop, więc praca tego silnika będzie non-stop, będzie się tutaj obracał i korygował tą pozycję. Ta butelka jest dosyć blisko, ja nie wiem, jak ona wygląda tutaj, jak ona będzie wyglądała, bo ona jest ode mnie 2-3 metry. Ja wezmę nawet wędkę, żebyście zobaczyli. O kurde, z moją gumą. Jaka to może być odległość, nie? Dla porównania. Tak. No teraz widać. Silnik cały czas koryguje. Także już nie będzie, nie trzeba korzystać tylko z funkcji tej, która jest fajna w tym silniku, że wyznaczanie trasy i on sobie tam pływa. Ale ta kotwica wreszcie działa, no. I tak jak przed chwilą mówiłem, jest wiatr, znosi mnie cały czas, ale silnik nie rwie delikatnie. Teraz te obroty silnika przede wszystkim, jeżeli koryguje, zaczynają się od minimalnych i sobie nastawia. Wcześniej było to tak, że dawał maksa i to takie było odbijanie piłeczki. Nie zatrzymywał się w punkcie tym, który powinien się zatrzymać, tylko przelatywał i później znowu dawał ogień w drugą stronę i to się powtarzało, że cały czas korygował, ale to z taką bardzo mocną siłą, że łodzia mi rzucało. Ja jestem teraz na pontonie, mam mały akumulator, tutaj 40, także ten pontonik jest w tej chwili lekki i cały czas trzyma tą pozycję. Także jeżeli ktoś tam u nas kupił ten silnik, to dzwonić do nas. Jeszcze tam na Facebooku puścimy informacje na stronie też, że trzeba wysyłać do nas silniki, albo jeszcze zobaczymy gdzie, czy to będzie robił serwis, czy to będzie importer robił. To jest do dogadania, no bo to jest pierwszy silnik, który został z nowym oprogramowaniem rzucony i ja go wziąłem na testy, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także jeżeli ktoś, tak jak mówiłem, kupił u nas silnik, zapraszam dzwonić do mnie, bo ustalimy, gdzie to będzie trzeba wysłać, żeby ten upgrade zrobić.